89 w Centrum Sportu. 89 FM. Magazyn siatkarski w Centrum Sportu. Witam serdecznie, Bogdan Smola oraz, jak w każdy ostatni wtorek przed inauguracją ligi, prezes RSOWi Bartosz Górski. Witam, Bartku. Dzień dobry. Panu dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja się nie mogłem doczekać tego inauguracyjnego spotkania, bo jest nawet taki hashtag dawać ligę. Zaczynamy w tym tygodniu, już za dużo tego czekania. Chociaż... Nie, to powiedz, że się cieszyłeś na to, że liga startuje, a nie, że będziesz brał udział w programie Radia Centrum. Ale zanim przejdziemy do naszej ligi, to no nie mogę nie zapytać, Bartku. Twoja analiza sukcesu Polaków w Bułgarii i we Włoszech i... kibicowsko i jako prezesa RSOWi. Jakie mądrości z tego wyniosłeś? No, żebym tutaj nikogo nie rozczarował, bo ja ten turniej oglądałem naprawdę z takim rosnącym podziwem do tego, jak się ta drużyna hartowała, bo to było po prostu widać. Jak z meczu na mecz, ja to tak powiem szczerze, że im jestem dłużej w siatkówce, to mogę tak żartobliwie powiedzieć, tym mniej wiem, bo zbyt dużo zmiennych decyduje o tym, czy ktoś wygrywa, czy nie, i te zmienne się coraz częściej zauważa. Natomiast jest takie odczucie, które myślę spotyka wielu moich również, jak rozmawiam z kolegami prezesami, to, że po prostu się czuje, że ta drużyna ma jakąś tam chemię, jest ten tak zwany, mówiąc z angielskiego brzydko, flow na boisku, to po prostu działa. Wczoraj też mieliśmy takie pierwsze spotkanie, pierwszy raz mieliśmy trening w pełnym składzie i tak powiedziałem dwa zdania chłopakom, że rzeczywiście te treningi służą po to, żeby rozwijać indywidualne umiejętności, ale też po to, żeby budować drużynę, i to budowanie drużyny to jest, myślę, że clue, które zdecydowało o sukcesie polskiej reprezentacji, bo myśmy to wygrali sercem. Jeżeli chodzi o porównanie, potem półfinał z Amerykanami był taki, myślę, decydujący. Tak byśmy porównywali pozycjami, no to myślę, że tam wyższa wartość siatkarska indywidualna zawodników była po stronie Amerykanów, ale myśmy to wygrali jako drużynę i to były moje takie pierwsze odczucia. Myślę, szczerze, że ten mistrzostwa, zawsze jak oglądam takie turnieje reprezentacyjne, to przede wszystkim patrzę, czy zawodnicy z naszej drużyny nie łapią jakiejś kontuzji, jak się prezentują. Też czasami są takie sytuacje, że jak wchodził David Smith na zagrywce, to w tym momencie, no to jak, kibicować, żeby dobrze zagrał, czy jednak sercem z reprezentacji Polski, i to przeważało. Natomiast cieszę, że wreszcie jesteśmy w Rzeszowie, w pełnym składzie, w dobrym zdrowiu. Ja jestem w ciągłym kontakcie z naszymi fizjoterapeutami i lekarzami i wiem, że to idzie ku dobremu i myślę, że będziemy gotowi w pełni na sobotnie spotkanie w Zawierciu. Bartek, 4 lata temu, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Świata w naszych halach z naszymi kibicami, to może to nie było takie niedowierzanie, że my tymi mistrzami, to była taka wiara, którą każdy, który był w Bydgoszczy, w Łodzi, w Warszawie, na Narodowym, oczywiście w kultowym spotku, to każdy tą wiarę taką wnosił. No powiedzmy sobie szczerze, no większość z nas te mistrzostwa oglądała przed telewizorami. I teraz jesteś w stanie porównać to niedowierzanie, że w 2014 roku zostaliśmy mistrzami świata z trenerem debiutantem, teraz zostaliśmy mistrzami świata, czego kompletnie nikt poza Krzyśkiem Ignaczakiem. Ale Igła wytłumaczył tydzień temu, dlaczego on stawiał tą drogę. On to po prostu wziął analogicznie ścieżką turniejową. Znaczy tak, ja jeżeli chodzi o mistrzostwa świata poprzednie, które odbywały się w Polsce, byłem na dwóch meczach, na meczu otwarcia, meczu zamknięcia. I faktycznie czuło się tak, że ta drużyna była po prostu dobra. Tam trafione zmiany, chłopaki się dobrze rozumieli. Tutaj było dużo znaków zapytania przed tym turniejem, chociaż wiadomo, oczywiście każdy jest teraz mądry. Większość. No, wiesz, ja powiem szczerze, mam na to świadków. Począwszy od trenera. Ja mam na to świadków. Bo oczywiście każdy może być mądry po takim turnieju, ale ja jakoś tak gdzieś podświadomie przewidywałem, że może być dobrze i jakiś medal powinniśmy z tego turnieju przywieźć.
choć faktycznie to powtórzenie Mistrzostwa Świata to ogromne wydarzenie i ja mam nadzieję, zresztą czemu dałem wyraz w swoich profilach społecznościowych, że to będzie w tym momencie już nic nas nie powstrzyma od tego, żeby to dobrze wykorzystać i przed władzami zarówno samego związku, jak i władzami ligi dużo pracy. To nie ma tutaj czerwonych dywanów w tym momencie, nie ma świętowania. Trzeba się wziąć do pracy i próbować przekuć ten sukces wymierne korzyści finansowe, wizerunkowe. No, mamy dyscyplinę, która jest świetnie opisana, mamy sukcesy reprezentacyjne, mamy świetną ligę, no to stwórzmy z tego taką... Brakuje człowieka, wizjonera, który by się tym zajął. A takim człowiekiem, wizjonerem, za tydzień już w Radiu Centrum specjalny program z wizjonerem polskiej siatkówki, Mirosław Przepełski będzie gościem w Centrum Sportu. Dlatego, Bartek, nie będę cię już męczył właśnie o te rzeczy, bo powiedzmy sobie szczerze, nie będziemy ciebie rozliczać z marketingu reprezentacji Polski. Będziemy ciebie rozliczać z tego, co się wydarzyło na naszym podwórku. 4 lata temu 5 mistrzów świata przyjechało, a w tym roku 5 mistrzów świata i Jochen brązowy medalista. A w tym roku mamy jednego i mamy Smitha, Szodziego, Rosarda, Perry'ego, no zbitych na tych mistrzostwach świata, którzy są, nie są zadowoleni. No ich, wydaje mi się, odbudowanie swojego ja, to jest ta nasza liga. To jest ten sezon, zresztą tam była taka też zabawna przekomarzanka, że po mistrzostwie poprzednim Polski, to był rok, w którym Bełchatów zdobył mistrzostwo Polski, ale sezon później zdobył go drużyna Asekorysowi Rzeszów i mam nadzieję, że tak będzie podobnie. Oczywiście to o czym mówiliśmy sobie, że to nie tylko decyduje o tym, że jak się dobrych zawodników ma, tylko jak dobrą drużynę się stworzy. I wydaje się, że ta drużyna, no, oni nie są zbici, nie wyglądają naprawdę na zbitych. Te treningi, które... Po Amerykanach tego nie widać. Absolutnie. No, przyjechał tak uśmiechnięty Kawika z taką pokaźną paczką toreb, bo to dzieciaki zawsze wymuszają tego typu sytuacje, żeby się dobrze przygotować. Wydaje się, że ta drużyna jest dobrze zbudowana, ale to obecnie tak, mamy tylu, ale ilu tych zawodników grało w Asekorysowi, którzy są obecnie mistrzami świata? Też możemy w ten sposób na to spojrzeć. Ale to chciałem pytanie zadać. To kierunkowe pytanie. Co wolisz? Bartek Kurek, Piotr Nowakowski, Fabian Dziezgo, Dawid Konarski, Olek Śliwka, Damian Schulz, Damian Wojtaszek, czy Nikolas Hołdź, Kurek, Kaziński, Żygadło, Van de Worde, Pęczew, no i nie możemy zapomnieć o dyrektorze Radostinie Stojczewie. Co wolę? Porównuję zawodników, którzy grali w Resowi, do teamu, który stworzyła stocznia. A to zobaczymy, jak ta stocznia będzie wyglądała. Ja nie jestem w tym momencie do oceniania innych. Nie, bo to się kłóci, nie. No Bartek, no musisz, patrząc na to, co zrobili Szczecin, bo to się absolutnie kłóci z filozofią budowy klubu, którą ty nam prezentujesz od lat. Nie wierzysz chyba tutaj, że tutaj nie ma kominów płacowych. No nie wierzysz. No nie wierzę, no bardzo. Nie zaglądam inny w portfel, wiem ile poszczególni zawodnicy oczywiście kosztują. No. Czyli to nie ma tu kominów płacowych? No bo jeżeli tak, to... Nie, to na pewno tutaj jest właśnie jakaś tam polityka właśnie transferowa. Ja w to nie wnikam. Oczywiście, że myślę, że wymarzoną sytuacją każdego prezesa polskiego klubu jest to, żeby posiadać skład złożony maksymalną ilością Polaków, najchętniej mistrzów świata, wszystkich u siebie wdrożenia. Jest to na chwilę obecną niemożliwe. Też o tych zawodników też trzeba sobie powiedzieć, że w trakcie sezonu transferowego trwała zażarta walka. Tak? Czy o Artura Szulpuka, czy o Kubę Kochanowskiego, czy o Damiana Szulca. Łukasza Kaczmarka to naprawdę była tak dość ciężki bój. Skończyło się tak, jak się skończyło i ja się cieszę z tych chłopaków, których mamy, bo też dzisiaj zamieniłem dwa zdania na porannym treningu z Rafą i Rafa mówi, no jaka to jest atmosfera, jaki tutaj jest poziom, jest naprawdę zbudowana, a ten facet
facet naprawdę coś wie o atmosferze. A przypominasz sobie taki sezon, w którym byłaby taka walka o zawodników, jak w tym sezonie? Przypominasz sobie wcześniej? Nie. Coś takiego? Nie, nie, bo to zaczęło się naprawdę chyba już od grudnia. To był taki moment, w którym już zaczęły się jakieś takie ruchy. Wielu, to jest też oczywiście związane z tym, na jakie się otrzymuje prospekty finansowe, no bo myślę, że te najmocniejsze kluby opierają swoje plany transferowe na tym, co posiadają. Jeżeli drużyny z Bełchatowa, Kędzierzyna czy Jastrzębia otrzymały gwarancje finansowe ze spółek, żeby taki, a nie inny budżet... No dodajmy Stocznię Szczecin do tego. A to, ja powiem szczerze, że chyba dobrze, że Stocznia Szczecin ruszyła na rynek transferowy dopiero w maju, bo troszeczkę się wydaje, żeby ten rynek byłby rozpuszczony, chociaż nie mówię, że nie, bo ja ze swojej strony też chciałbym płacić zawodnikom jak najwięcej, ale ten oczywiście budżet musi być zbilansowany w stosunku do tego, jakie otrzymujemy przychody. Na razie są takie, a nie inne. Stąd też mówiłem o tej pracy, która też powinna płynąć z góry, to znaczy, żeby te pieniądze z praw transmisyjnych były zdecydowanie wyższe, co pozwoli na podniesienie jeszcze jakości całej ligi i konkurowania w Europie klubowej. Czyli możemy określić, kto został królem polowania w lidze? Czy to czekajmy, aż zweryfikuje to liga? Dokładnie, niech to zweryfikuje ostateczny wynik na koniec sezonu. Ale co, ale twoim zdaniem jest przepływ pieniędzy do siatkówki z powrotem ze spółek Skarbu Państwa? No bo to mówimy o Skrze, mówimy o Jastrzębiu, mówimy o Zaksie, mówimy o Stoczni. Mhm. Jedyny w tym towarzystwie wykładający pieniądze z kieszeni jest prezes Adam Góra. No nie tylko, no to tam jeszcze mamy Radom, tak, mamy spółkę miejską, która ma Będzin. Jakoś to tak. Ja mówię już o tej czołówce. Nie wiem, wydaje mi się, że jest troszeczkę więcej pieniędzy w lidze, natomiast myślę, że brakuje nam jeszcze jednego takiego kroku naprzód, który myślę, że powinien wynosić, no bo te kilka procent, które mamy z tytułu praw transmisyjnych, mówię o budżetach tych największych klubów, no powinno się przynajmniej przerodzić w kilkanaście, bo nawet nie marzę o takiej strukturze jak w klubach piłkarskich, gdzie te prawa transmisyjne stanowią kilkadziesiąt procent przychodu. Byśmy tak mieli, no to byliśmy naprawdę potęgą, jeżeli chodzi o finanse w Europie. Kubiak i Fabian. To jest dwóch mistrzów świata, którzy wyjechali za granicę. Kubiak już dwa sezony temu, Fabian w tym roku też w poprzednim roku Grecja, teraz Nowosybirsk. Za rok oni mogą zniknąć z ligi, bo to niedowierzanie sukcesu polskiej reprezentacji spowodowało mniejsze zainteresowanie na przykład Kochanowskim i innymi naszymi zawodnikami, że no 12 z 14 zostały w polskiej lidze. Myślę, że menedżerowie tych mistrzów świata będą aktywnie pracować w trakcie tego sezonu. Co prawda tam niektórzy zawodnicy mają dwuletnie kontrakty, ale jak pokazała historia, nie ma takich kontraktów, których nie można rozwiązać. Zresztą już były w tym sezonie tego typu propozycje. Co do tam Fabiana i Michała, no Michał to jest taki przypadek, szczególnie on co sobie zapracował, on miał obraną ścieżkę, on się nie poddawał, on zaczynał Serie A2, potem myślę, że ta droga, którą on oczywiście jest dość kontrowersyjny, ale ta kontrowersyjność wynika z takiej dużej pewności siebie, co pokazał, że faktycznie tym liderem drużyny potrafi być i tutaj duży szacunek dla Michała za to, co zrobił. A Fabian myślę, że ten wyjazd do Grecji, teraz do Nowosybirska, no myślę, że to jest jakiś ten krok, który troszeczkę go zmienił. No ściepełka na mróz. Ja mówię też o samego przejściu z polskiej ligi do Grecji, teraz znowu tak. Oni mają też, warto zwrócić uwagę, że mają tego samego menedżera, który będzie umiał wykorzystać ten fakt mistrzostwa i myślę, że te kontrakty zarówno Fabiana, jak i Michała, chociaż chyba Michał ma podpisany dłuższy kontrakt teraz, no to będą rosły i trudno mi powiedzieć, czy będą osiągalni dla polskich klubów. Ale to jest właśnie, to jest to odbicie Fabiana w takie warunki atmosferyczne. Rozmawialiśmy kiedyś na ten temat, nawet zdjęcia przytaczałeś.
jak wyjeżdżaliśmy w Lidze Mistrzów. To nie, to było we Włoszech. Nowosybirsk nam przywitał bardzo przyjazną pogodą. Było tylko minus chyba 13 i... Tak, średnia roczna minus 10. Wspomniałeś o budżetach. Jak mamy budżet w porównaniu do zeszłego sezonu? No patrząc na skład, to nie da się ukryć, że jest to wyższy. 10-20%? No kilkanaście procent na pewno. Czyli osiągamy ten poziom z najlepszych lat, czy jeszcze nam brakuje? Jeszcze nie, zwłaszcza, że oczywiście te wyniki sportowe, które były przez ostatnie dwa lata, spowodowały to, że ze strony tam sponsorów, nie mówię o sponsorze tytularnym, te wpływy były nieco niższe, choć nie było tutaj dramatu i faktycznie to jest kilkuprocentowy spadek. Też niższa cena karnetów, sprzedaż na podobnym poziomie co w zeszłym sezonie, to są też niższe wpływy do budżetu i tak to było w miarę bilansowane. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że ten budżet no, nie jest obciążony w tym roku rozgrywkami europejskimi, natomiast tam udziałem w klubowych mistrzostwach świata również, którym będziemy pomagać w organizacji, więc tam jakieś tam środki musieliśmy na ten cel przeznaczyć. Niezbyt duże, ale jakieś tam trzeba było zarezerwować w budżecie. Natomiast to, na co my mamy takie, jeżeli chodzi o budżet, mamy dość wysokie standardy, jeżeli chodzi o prowadzenie całej drużyny, to znaczy o całą politykę delegacji, logistyki, warunków pracy, siatkarzy, suplementacji, etc. Na to naprawdę kładziemy ogromną wagę i na to nie szczędzimy środków, bo wierzymy, że jeżeli to będziemy w stanie zapewniać na takim najwyższym poziomie, no to w ślad za tym powinny pójść. No tutaj nikt nie ma, mam nadzieję i myślę, że nikt nie narzeka na warunki pracy, jeżeli chodzi o zarówno siatkarzy, jak i sztab szkoleniowy. Bartku, zaczynamy 13 sezon w Centrum Radia Centrum. No, już za parę miesięcy będzie 14 sezon, 2018 rok. Nie byłbym sobą, gdybym ci nie zadał pytania. Nie oszczędzacie na suplementach, opiece nad zawodnikami, warunkami treningowymi, wszystkimi, a koszulek do karnetu jak nie było, tak nie ma. Skąd ten opór, mi wytłumacz? Potrafisz wydrukować koszulki z jakiejś okazji, ja już nie pamiętam, te z Wilkiem, pamiętasz? Mhm. Potrafisz wydrukować takie. Skąd ten opór, żeby do karnetu nie dołożyć pasiaka? No, co roku jest ten temat. Nawet no, dzisiaj no, tak. No, wiesz co, ja bym się już znudził tym smolą i... I machnął ręką. No ale to nie machnę ręką, bo ja tłumaczyłem w tamtym roku. Zresztą też dzisiaj rano na treningu... Przeczytałeś sobie scenariusz z zeszłego programu i pomyślałeś, a odpowiem mu to samo co rok, pięć temu. Tak. Nie. Tak? No, jest to Bogdan... w planach w ogóle... Tłumaczyłem to w tamtym roku. No chcę pozostawić swobodę wyboru każdemu kibicowi. Nie będę narzucał, że ktoś chce koszulkę. Ale to nie ja sobie wymyśliłem, to rozumiesz, że kibice do mnie. Niech ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. Myślę, że ceny karnetów w tym sezonie były na tyle atrakcyjne, że można jeszcze z tych, powiedzmy, rabatów wyasygnować kwotę na koszulkę klubową. Jeżeli ktoś sobie tego życzy. Do usłyszenia za rok. Czy rozmowa z prezesem Góralem, określenie celów odbyła się? Możemy mówić, o co walczymy, jakie są zamierzenia, co będzie poniżej zakładanych celów, co będzie to, z czym się pogodzimy, a sukcesem będzie... Celujemy w medal, tak krótko. Myślę, że każdy wynik poniżej medalu będzie... Finał Pucharu Polski, dokładasz do tego? Ja co roku mówię, że... Może pomijmy ten temat, bo ja co roku mówię, że chciałbym po iluś tam latach ten puchar zdobyć. Wiesz, finał Pucharu Polski no niewiele daje, już byliśmy w tym finale. Puchar jak najbardziej, ale to nie jest cel, który jest celem nadrzędnym. No i myślę, że medal Mistrzostw Polski, ale jak się przydarzy w styczniu puchar, bylibyśmy bardzo zadowoleni. Ale Bartku, no nie możesz podchodzić tak do tego pytania. Ty jesteś prezesem klubu, ty masz
ty masz określone cele i ty z tych celów będziesz rozliczany. Zdecydowanie. I jeżeli sytuacja się powtórzy z tego roku, no to no ja nie wiem, jak się zakończy twoja kariera, czy innych osób w sztabie, także... Ale Bogdan, jesteśmy tego świadomi. Moja kadencja się kończy po tym sezonie i rzeczywiście ten rok może być takim rokiem decydującym. Chciałbym wygrywać, tak już mówiąc poważnie, mecz za meczem, nudno po 3-0 do 16, ale tak się po prostu nie da. Chociaż pamiętając walec kędzierzyński z ostatnich lat, no można wygrywać wszystko jak leci. Życzyłbym sobie tego, zazdrościłem zawsze Sebastianowi, że on miał taką komfortową sytuację, że się już w zasadzie przygotowywał do playoffów z pierwszego miejsca. Też sobie tego życzę, natomiast no, to jest drużyna zbudowana w zasadzie od nowa, tak, mamy 8 nowych zawodników i mimo tego, że no, bo teraz wszyscy ci powiem, no tak, na treningach świetnie pracujemy, jest fajna atmosfera, wyleczyliśmy tam po kolei wszystkich chłopaków, tam Marcina, Mateusza, Bartka. Medical Center Resovia działa. Działa i myślę, że na tyle dobrze działa, że będą gotowi na sobotę. No i w trakcie roku się I sobie też mogę powiedzieć, tylko że tak jak ci powiedziałem na początku, im dłużej jestem w tym siatkówce, tym mniej wiem, bo tych zmian może być różne. Jest fajnie, bo jest ciekawe 5, 6, 7, może nawet drużyn, które mogą pomieszać i mogą sobie wzajemnie pourywać punkty. Trzeba być mocno skoncentrowanym, żeby tych punktów nie tracić z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Mistrzostwo Polskie zdobywa się wygrywając ze słabszymi. Takie jest powiedzenie w sporcie. Znaczy, dochodzi się do fazy play-off w ten sposób. Natomiast potem już trzeba wygrywać z dobrymi drużynami, które również w tym play-offach są. To też jest takie zgeneralizowanie tego tematu. Tak, no zostały postawione cele. Z tych celów się będziemy w jakiś sposób zarówno w trakcie sezonu, jak i po sezonie oceniać. I nikt nie mówi, że tutaj jest nieśmiertelny. Ale ja absolutnie nie chcę wywoływać wilka z lasu. Ale tak nie odbieram. Wilk niech sobie siedzi tam w Bieszczadach, fajnie. I Bartku, zaczęliśmy już o Medical Center Resovia. Kiedy Mateusz Mika będzie gotowy do gry? Jest. Na 100%. Na 100%? No tak, na 80-90%. Już ma, myślę, wczoraj mamy takie te przyrządy do mierzenia, tak zwane werty. Tak? Ilości i wysokości skoku już osiąga tam wartości zbliżone do swoich takich optymalnych, więc wygląda na to, że jest wszystko w porządku z oboma jego kolanami. Rozmawiając z nim, nie obawiasz się, że powrót po... no praktycznie dwóch sezonach nie odbije się na jego psychice, że on się będzie bał, że musi minąć czas, aż on dojdzie oprócz sprawności fizycznej do psychicznej? A rozmawiałeś z nim? No bo jak się rozmawia z Mateuszem, to tak samo, wiesz, jak ja teraz rozmawiam zarówno ze sztabem szkoleniowym, jak i z pozostałymi chłopakami, jak to wygląda, jak Mateusz jest na boisku. Jak jest Mateusz na boisku, to naprawdę wszyscy zyskują ileś tam punktów do takiej pewności siebie. To jest facet, który sporo już osiągnął, sporo umie. Jeżeli go ominą kłopoty zdrowotne, no to jest naturalnym kandydatem do grania w reprezentacji Polski, grania w ogóle o wielkie cele i tego należy mu życzyć. Natomiast... To jest zawodnik, który będzie grał na średnim poziomie. Albo nie będzie grał wcale, albo będzie grał na poziomie reprezentacji. Psychicznie jest gotowy, to mogę zapewnić. Jeżeli go, tak mówię, nic nie będzie bolało, a wydaje się, że już to te niebezpieczeństwo żeśmy zażegnali, to naprawdę drużyna tylko na tym może zyskać i zyskuje ogromnie dużo. Młody Szerszeń będzie grał na prawach zawodnika polskiego? Na razie jest na licencji francuskiej z tego względu, że zmieniły się troszeczkę przepisy dotyczące przyznawania certyfikatu. No i sprawa będzie ponownie rozpatrzona na grudniowym kongresie FIVB, zobaczymy. Natomiast na chwilę obecną jest na francuskiej, no oczywiście bolejemy nad tym, bo trochę nas to... Trochę nas wstrzymuje limit obcokrajowców. No tak, natomiast no, musimy tam pilnować dwóch bodajże sytuacji, które mogłyby się zdarzyć. Natomiast Niko się prezentuje kapitalnie zarówno na
treningach, w szczególności w zagrywce i w ataku. Bartku, a to jest tak, że składamy aplikację, czekamy, czy jednak tam... To nic nie... No to jest formalizm posunięty do granic. To tutaj się musi wszystko zgadzać. Jak coś tam się nie zgadza, no to jest odsuwane, bo rzadko się można spodziewać jakiegoś konstruktywnego dialogu. Natomiast no, mamy swoje argumenty i pewnie ich użyjemy i mam nadzieję, że staną pozytywnie rozpatrzone w grudniu. Jeśli nie, to już przyszły sezon, to już pewnie będzie ten sezon, w którym będzie grał na polskiej licencji. Niko ma 3-letni kontrakt, a na czyli pewno... Nie jeżeli by nie dostał Szerszeń zezwolenia na gry jako Polak, rozważasz możliwość wypożyczenia go do innego klubu? No bo do innego klubu? Nie, on będzie grał. On będzie grał u nas. Mamy Mateusza, mamy Rafała, są takie rotacje, w którym może spokojnie sobie zagrać. No tutaj faktycznie, jeżeli zagramy przy ustawieniu z Lukiem jeszcze na libero, no to się wtedy będzie robiło ciasno, bo jeszcze mamy Davida, no to musimy uważać, że w przypadku zmiany zadaniowej na zagrywce Niko może być ten kłopot z obcokrajowcami. Natomiast trener Kowal mocno w to wierzy. Ja też się patrząc na to, jakim jest nie tylko siatkarzem, ale przede wszystkim jak jest zbudowany psychicznie facet, pamiętajmy, że on przeszedł szkołę w Stanach, więc trochę tej mentalności amerykańskiej ma w sobie i to widać. Startujemy w tym sezonie pod starą, nową nazwą. Wracamy do Polskiej Ligi Siatkówki. Czym to jest związane? Że jeden ze sponsorów odchodzi, czy, nie wiem, jakieś historyczne nawiązania? No, trudno mi powiedzieć, co dla mnie to nie ma większego znaczenia, że to się nazywa Profesjonalna Liga Polskiej Siatkówki, czy Polska Liga Siatkówki. Można by było żartobliwie powiedzieć, czy to jest liga? Nie, to mówimy... Ja mówię o plus lidze? No bo teraz zawsze była liga, teraz zawsze. To jest forma prawna, mówimy w tym momencie o formie prawnej. Nie. Wcześniej była Profesjonalna Liga Polskiej Siatkówki S.A., teraz Polska Liga Siatkówki S.A. A liga się nazywa plus liga. Tam się chyba nic nie zmieniło. No to znaczy się, że ja czegoś nie zrozumiałem. Kilka pytań od internautów. Twoja obecność na forum... Ja nie zaglądam, powiem, albo rzadko, ale podobno trwa kilkanaście dni po każdym programie udziale w Radiocentrum. A później giniesz. Wrócę z pierwszym gwizdkiem sędziego. Starczy. Nie, to ja naprawdę w tym okresie, powiedzmy, między ligą teraz a ligą, no, nie miałem za wiele czasu, żeby zaglądać na fora. Też troszeczkę odpoczynku mi się przydałoby od czasu do czasu, a skupialiśmy się na tym, żeby dobrze przygotować drużynę, żeby domknąć umowy sponsorskie. No jeszcze w tle były te klubowe mistrzostwa świata, więc to było duża absorpcja czasu i uwagi. Bo podobno nie wszystkie narożniki na górze naszej hali się dobrze sprzedały. Mhm. Jest apel, zapytanie kibiców, czy nie dałoby rady przenieść tam kibiców gości? To sprawdzę, bo formalnie chyba zamknęliśmy sprzedaż karnetów 2 dni temu. Tak? Są jeszcze takie odbiory, takie końcowe, więc że do końca tygodnia sobie to zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli faktycznie będzie sektor wolny, no to... Nie to, się zastanowimy, czy tego nie zrobić. Pożegnanie Jochena i Lukasa. Obiecałeś, że zorganizujesz turniej, tylko teraz tak. No nie sprzęgło się terminami, po prostu. Aha, czyli to nie jest tak, że może czekasz, że oni zakończą kariery? Nie, no... Nie było gdzie wsadzić tego turnieju, tak? No nie było gdzie wsadzić tego turnieju, natomiast ja miałem taki większy pomysł, który chciałem rozwinąć nie tylko jeżeli chodziło o samego Lukasa czy o Jochena, tylko o pozostałe legendy siatkówki. Chciałem nadać temu odpowiednią oprawę. Być może uda nam się w trakcie tych klubowych mistrzostw świata wyasygnować chwilę, aby przy dobrej oprawie to zrobić, bo wtedy wszyscy mają przerwę i mogą wszyscy przyjechać. Teraz nie byłoby takiej możliwości. No, zobaczymy. Tęsknią kibice za otwarciem sezonu na Podpromiu. Nie wszystkim podoba się to, co się dzieje w galerii Rzeszów. I to nie mówią, jeżeli chodzi o oprawę, to po prostu
tłok, ścisk, maksymalnie 300 osób. To nie jest miejsce dla średnią kibiców mamy powyżej 4000 w sezonie, od kilku lat największą w Polsce i po prostu w Galerii Rzeszów nie ma miejsca na to, co się tam odbywa. To można zrobić takie otwarcie dla VIP-ów, gdzie faktycznie stoliki postawić, dobrze je zaopatrzyć i oni będą zadowoleni. Tego typu prezentacja jest jedną z warunków umowy z Galerią Rzeszów, którą to realizujemy. No ale czy nie byłoby przeszkody, żeby na Podpromiu zrobić prezentację dla kibiców? No, był taki plan, żeby po tej oficjalnej prezentacji w Galerii Rzeszów jeszcze zorganizować tutaj taki mecz prezentacyjny. Raz, że to się nie z uwagi na turniej w Krośnie, na przerwę, na to, co chciał trener zrobić, przyjeżdżali jeszcze wszyscy zawodnicy, nie dało się tego tak zorganizować, żeby to było atrakcyjne. My mieliśmy nawet partnera na tego typu mecz, mieliśmy to zrobić, też przetestować te rozwiązania, które chcemy wprowadzić do tego sezonu. Też tutaj zadecydowały terminy, ten mikrocykl, który ten Kowal przygotował. Być może uda się w następnym roku, albo jeszcze w styczniu, jak będziemy mieć tą przerwę związaną z kwalifikacjami, być może uda się zrobić jeszcze takie dodatkowe. Nie wiem, że to nie jest już prezentacja, ale to, co chcieliśmy zrobić z partnerem na cele charytatywne, to chcielibyśmy również zrealizować. Teraz cię zadam pytania, którego nie rozumiem. Aplikacja dla kibiców. Czy klub nie może czegoś tego zorganizować? Podobno najlepsza jest na stronie Zawiercia. No jest na stronie Zawiercia, z tym, że no ja powiem szczerze, zmienialiśmy stronę internetową, możemy na bazie tego stworzyć aplikację, ale ja byłem zapewniany przez ostatnie ileś tam miesięcy, że taka aplikacja zbiorcza dla wszystkich powstanie pod patronatem ligi, więc stwierdziłem, że nie ma co rozdrabniać, trzeba to wrzucać do wspólnego do jednej zbiorczej aplikacji, żeby to miało sens i miało większe oddziaływanie. Jest strona internetowa, są nasze media społecznościowe, na razie na tym przestaniemy. Wierzę, że na bazie Ligi Mistrzów Świata uda się stworzyć mistrzowską aplikację, z której będą korzystali wszyscy kibice siatkówki klubowej w Polsce. Bartku, nieraz rozmawialiśmy tutaj w tym programie na temat twoich pomysłów, twoich zamierzeń związanych z rozbudową hali na Podpromiu. Założyłeś sobie już teczkę, rozbudowa hali, marzenia i wracasz już z powrotem na ziemię, tak jak i wszyscy wracamy na ziemię i skupiamy się na tym, co mamy i staramy się zrobić super oprawę, super mecze w tym Podpromiu, jakie mamy. No, myślę, że nie mamy wyjścia. Nie, no tak, dlatego mówię, no tamto to jest marzenia, wyjdzie to wyjdzie, nie wy. Wiem, czy tak, jest cały czas pomysł pozostawiony w ratuszu, żeby się zastanowić faktycznie nad budową nowej hali, a tą halę, która jest dobrze zlokalizowana, przeznaczyć albo na jakieś części biurowe, bądź na kwestie wystawiennicze. Nie, bo to taka hala w centrum miasta połączona z biurami też by miała swoje dobra, ale swoje zainteresowanie. Nie, ale nie, zamknijmy. To są marzenia. Dobrze, to już teraz są marzenia. Ale nie, żeby było. Ja takie kilka pism przełożyłem do ratusza i faktycznie to u prezydenta jest z pomysłami, jak to zagospodarować, jakie są korzyści zbudowania nowej hali, jakieś miasto twórcze, generowanie nowych miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko poza granicami miasta, to wszystko u prezydenta jest. Wszyscy ci teraz kiwają głowy, tak. Bo wybory za 2 tygodnie, także wszyscy ci teraz klepią cię po ramieniu i mówią, tak jest, wszystko będzie. Natomiast wiem, że i to też również myślę, że w rozmowie z władzami miasta, jeżeli się nie uda tych planów zrealizować, to przynajmniej zróbmy na Podpromiu to, co można i na pewno tutaj te trybuny, które mamy, to być może doczekałyby się troszeczkę renowacji, tak, bo te konstrukcje już mają kilkanaście lat, to jedno. Drugie to oświetlenie, które które też ma już technologię sprzed wielu, wielu lat.
jak widzieliśmy nawet w hali w Turynie, jak pięknie można zagrać światłem LED-owym. I myślę, że to nie jest... W Berlinie już to widzieliśmy kilka lat temu na meczach. Ale w Berlinie jeszcze to troszeczkę inaczej. Natomiast to oświetlenie LED-owe, które no też mnie urzekło, bo faktycznie wyglądało to niesamowicie efektownie. I to można zrobić i wiem, że Ratusz już zlecił wykonanie kosztorysu takiej wymiany oświetlenia i mam nadzieję, że się uda. Zwłaszcza, że no tutaj dużym argumentem jest to, że organizator Klubowy Mistrzostw Świata również zwraca uwagę na to, że potrzebne by było to do oprawy. Może to się uda jeszcze przed tymi klubami Mistrzostwami Świata, a jak nie, no to być może zostanie wpisane w budżet przyszłoroczny. Bartku, a nie dałoby się rady spiętrzyć tych dwóch głównych trybun, żeby stworzyć, zrobić je nie, powiększe? Nie, bo tam są mówisz chodzi o to, żeby zrobić... Mówię, nie chodzi mi o zwiększenie liczby ludzi, tylko żeby zrobić większy kocioł. Ale to tak, no bo tego kotła nie stworzysz, jeżeli ci nie dojdą te sektory, które są pod nawisami, czyli od strony południowej i północnej, prawda? Tych nawisów nie zburzymy, bo to jest już ingerencja w konstrukcję budowlaną, więc na razie to musi zostać tak jak jest. Natomiast jedyne, co możemy zrobić, to zwiększą pionizację tych trybun, które są od strony wschodniej i zachodniej. No być może, no też w projekcie było tak, że faktycznie ten kąt, bo jest chyba w tym momencie niewielki, ma 22 albo 23 stopnie, przynajmniej do 30, żeby wzrosło i to już spowoduje tą ilość decybeli na boisku będzie się jeszcze większa. Pamiętam, jak na Pucharze Polskim chodziliśmy w Zielonej Górze. Pamiętasz, chodziliśmy i tak właśnie nam się to podobało. To takie spiętrzenie pod sam sufit, tam dwóch gości. Zieloną Górę pokazywałem tą halę również prezydentowi, że jako jeden z takich wzorców do tego, w jaki sposób powinniśmy zmodernizować halę. Co nowego możemy się spodziewać w tym sezonie? Nie wiem. W oprawie. Czy będzie na hali piwo, które już jest prawie wszędzie? I nie mów mi, że nasza kampania piwowarska nie ma takiego piwa. Wprowadziła. Bo właśnie, bo ja już takie piwo w hali piłem. No oczywiście i na stadionie, i jest na meczach piłkarskiej Resowi. Także. Od tego roku, tak jak rozmawialiśmy, przez lata współpracujemy z grupą Żywiec, bardzo sobie tą współpracę cenimy. Do tej pory nie miała tego napoju niskoprocentowego, który jest jedyny dozwolony na imprezach masowych. Od tego roku to posiada, więc należy być dobrej myśli. Jeżeli już to jest takie podstawowa ciekawostka, która ma być w nowym sezonie. Też chcemy wzmocnić naszą taką działalność promocyjną nie tylko w samych social mediach, ale również poprzez billboardy. Tam się pojawiły takie wspólne billboardy ze sponsorami zachęcające do tego, że zaczynamy nowy sezon, że rozpoczynamy sprzedaż karnetów. To będzie kontynuowane już na... w najbliższych miesiącach. Autobusy resowiackie. One cały czas jeżdżą, natomiast również takie skyscrapery, bo też wzrost siatkarzy od razu się nasuwa, że powinniśmy wykorzystać duże formy reklamy do tego, aby się promować i wspólnie z partnerami również zamierzamy to zrealizować. Co do nowości, być może od stycznia uda nam się zaimplementować nowy system rezerwacyjny, nowy system kontroli dostępu, również będziemy chcieli zdywersyfikować sprzedaż biletów, nie tylko na wyspie, ale również w różnych punktach na terenie miasta, tak żeby każdy miał dostępność. Wrócimy do biletów kolekcjonerskich? No trudno chyba w tym momencie wrócić do biletów kolekcjonerskich, być może na play-offy. To jest wszystko w tym momencie bilety to jest tylko w zasadzie kod kreskowy bądź ten kod QR i tyle. Tam nie ma wielkiej filozofii przy takiej ilości. Na duże wydarzenia być może tak. Dzisiaj chyba przeczytałem, że zawodnicy sztab szkoleniowy Czarnych Radom zrezygnowali z 10% swoich pensji w rundzie zasadniczej w zamian za wzrost o 20% tych uposażeń po wejściu do szóstki. Mhm. Czy nas system premiowania w Resowi, on jest motywacyjny?
czy po prostu zawodnik podpisuje kontrakt i czy się stoi, czy się leży? Nie, no mam. No to też był temat chyba naszej poprzedniej rozmowy. Ten struktura wynagrodzenia obejmuje zarówno wynagrodzenie podstawowe, jak i premię, jak również system kar, które są związane z nieprzestrzeganiem danego kontraktu. Czy one są motywacyjne? Zawsze tutaj się stykają dwie strony. Ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby one były na zasadzie, nie wiem, 60-40, 70-30 w ten sposób. Natomiast jest to bardzo często trudne do osiągnięcia z racji tego, że to wszystko również menedżerowie, jak i inne, konkurencja innych klubów powoduje to, że ta walka się opiera głównie na wynagrodzeniu podstawowym. Te premie są nie można powiedzieć, że dodatkiem, bo one też zawodnicy o coś walczą. Poza tym tych, którzy mamy, to też trudno podejrzewać, że walczą tylko i jedynie o pieniądze, tylko chodzi o sukces sportowy przede wszystkim. Natomiast jest to kilkunastoprocentowa taka w skali wynagrodzenia premia, jeżeli chodzi o wyniki. Procentowo możemy powiedzieć, ile zawodnik traci, jeżeli nie zdobywamy na przykład Mistrzostwa Polski, bo to nie wchodzimy do... Jest to około 20% chociaż? No, zbliża się w niektórych przypadkach. To jest tak, jak mówię, każdy ma indywidualne zapisy. Karnety się sprzedały na podobnym poziomie jak w zeszłym sezonie, czyli nie boisz się, że hala... No ja wierzę, że zdecydowanie więcej się będzie sprzedawał biletów na mecze. Raz, że ta liga jest mniejsza, dwa, że wydaje się ciekawsza, te mecze będą bardziej emocjonujące. Sukces reprezentacyjny być może zachęci kibiców, którzy do tej pory nie interesowali się środków do tego, żeby przyjść, żeby zobaczyć ich w akcji i takich spotkań, w którym jakiś mistrz świata wystąpi, no będzie sporo. Bodajże chyba siódma jest kolejka, to jest chyba też taka ciekawostka, w której w siódmej kolejce... Z Zaksą gramy. Wiem, ale chodzi o to, że w tej kolejce, w każdym meczu tej kolejki będzie grał jakiś mistrz świata. I to jest, można tutaj specjalną taką, podkreślić sobie tą siódmą kolejkę jako taką ciekawostkę. To jeszcze ostatnie pytanie od kibiców. Wielu kibiców pyta mnie, czy ja sprawdzam później twoje obietnice, które wnosisz w programie. A to od pytanie do ciebie. Mówię, nie, że nie sprawdzam. A czy ty przychodzisz do biura i mówisz, weźcie tam, sprawdźcie, co ja naobiecywałem Smoli i co z tego możemy zrealizować. Wydaje mi się, że przychodzę świadomy tego, co mówię i wychodzę świadomy z tego, co powiedziałem. Jeżeli ktoś robi jakąś taką listę, to proszę ją przedstawić. Ale nie, to tak się śmiejemy. Oczywiście nie wszystko się udaje. No, też chciałbym, żeby to było wszystko po mojej myśli. Teraz mówisz jak polityk. Ach, no dobrze. Skra. Szalpuk Kochanowski, Zaksa, Śliwka Kaczmarek, Terlew, Muzaj, Janusz, Hebda, Jaszczębie, Konarski, From, Linel. Ja wymieściłem tylko tych najważniejszych, czy... No tu oczywiście dopisujemy Resowi, ale tutaj nie będę wymieniał, bo wszyscy wiemy, jak się zmienił nasz skład. Stal Stocznia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy tą szóstkę. Jeszcze Radom. Playoffową. Ciekawy. Tak? Radom ciekawy, tak. Czyli nie zgadzasz się na tą szóstkę. Mówisz, że ktoś z tego wypadnie, a wejdzie na przykład Radom, tak? Radom, bo jest jeszcze Warszawa. Jest jeszcze Warszawa, jest Kuprum, po którym tam... No nie spodziewam się za wiele pokupu. Nie, dlatego dobra. Powiedziałem, że to jest na tyle ciekawe. Tutaj my w tym roku, jeżeli tak się ktoś by popatrzył na treningi i sparingi, no to mocno postawiliśmy na zagrywkę. I ta zagrywka jest kopiąca mocno i to widać. Nasi libery przyjmujący mają spore problemy, żeby odbierać zagrywki swoich kolegów. Dzisiaj też widziałem taką scenkę na treningu, że porannym, że ten kawał, była maszyna już do zagrywki przesunięta. Nie, jednak odsuwamy i kopiemy z ręki. Jestem i chyba tak powinniśmy. Treningi nie są otwarte. Nie są chyba też zamknięte specjalnie.
Ja dzisiaj mieliśmy jakieś goście na treningu i tylko nie wiem, czy to było jakaś zaplanowana akcja dla dzieci ze szkoły. Bartku, po co są nam mistrzostwa świata w siatkówce? Po co nam są? Ale które mówię, te klubowe mistrzostwa świata? Tak, klubowe mistrzostwa świata. Po co są nam? To jest rekompensata za to, że nie gramy w tym roku w żadnym pucharze? Ja nie traktuję tego w kategoriach rekompensaty. Pojawiła się propozycja, żeby zagrać w takich rozgrywkach. Nie gramy w pucharach europejskich. Stwierdziliśmy w zasadzie wszyscy, że zmierzenie się z mocnymi rywalami, nawet w tak krótkim czasie, da nam ogromnie dużo, myślę, że takiej możliwości też zagrania w pełnym składzie, tak? No bo w tym momencie już nie oglądamy się na limity, będziemy mogli wypróbować wszystkie rozwiązania, jakimi dysponujemy. I dlaczego nie? Na takich warunkach, które zostały nam zaproponowane, myślę, że warto byłoby skorzystać, zwłaszcza, że no, też patrzę pod kątem tego, jak to będą, mam nadzieję, kibice wezmą w tym udział licznie. Dwa, nasi sponsorzy również pokażą się zupełnie też z innej strony, bo te klubowe mistrzostwa to są naprawdę bardzo mocno pokazywane nie tylko w Polsce, ale całej w Europie, ale też pragnę zwrócić uwagę na to, że od tego sezonu prawa do Ligi Mistrzów przyjęła NK, tak? A natomiast te klubowe mistrzostwa świata pozostały w Polsacie. Liczę na to, że ta skala oglądalności, która towarzyszyła rozgrywkom Ligi Mistrzów, poprzez pracę oczywiście telewizji Polsat, na co liczę, i odpowiednie oprawy, przełoży się na naprawdę na ogromną oglądalność tego turnieju i być może się okaże, że też... To ja powtarzam, tak? No ale też się takimi wartościami posługujemy w rozmowie z sponsorami. Te wartości medialne z tego turnieju czterodniowego. Ale jaki ty będziesz miał wpływ na to, co się pokaże w hali, jak będziemy eksponować naszych trenerów? To nie jest tak, że panowie w garniturach przyjdą, każą wszystko ściągnąć i powieszą swoich 5 czy 6 reklam? Ale koszulki pozostaną. Czyli tak będzie z reklamami w hali. Tak, reklamy w hali, na parkiecie, bandy LED-owe, no to jest już kwestia organizatora, natomiast no zagramy w swoich koszulkach klubowych. I nie dopłacimy do tego biznesu? Nie, no tego tak się nie da powiedzieć, ponieważ no tak jak mówię, jednym z warunków udziału była pomoc w organizacji tego turnieju. Natomiast patrząc się na koszty, które ponieślibyśmy na wyjazdy, nawet na takim pucharze CFA, do kosztów organizacji klubowych, wsparcia klubowych mistrzostw świata, to są nieporównywalnie niższe, więc myślę, że warto. Przeglądałem terminarz startu w PLS-ie i nie wiem, czy ja bym się chciał zamienić na głowę z tą osobą, która nam to przedstawiła. Zaczynamy 13 w sobotę z Zawierciem, w środę gramy z Oniką, w poniedziałek 22 gramy z Katowicami, 28 w niedzielę gramy w Szczecinie, w sobotę 3 listopada mamy Będzin, środa 7 listopada gramy w Bełchatowie wyjazd, 10 listopada w sobotę gramy z Zaksą. Tu mi powiedziałeś, że to może być niedziela. Okej, dzień zyskujemy. 17 gramy w Gdańsku i 24 w środę gramy za ZS-em Olsztyn w domu. I później nie chciało mi się dalej użyć, ale jeszcze są 2, 8, 12 grudzień. To jest polityka nasza w oszczędzaniu zawodników, w daniu im czas na regenerację, trenerom na przeprowadzenie minimalnych mikrocyklów, weryfikację w pierwszych 2 miesiącach ustawień. No różnie zawodnicy będą się prezentowali. Bartku, tu wspomniałeś, jak fantastycznie zagrywamy. Ja nieraz słyszałem, że żebyśmy 80% tego pokazali na boisku, co prezentujemy na treningu, to bylibyśmy mistrzami Polski nieprzerwanie. Ale to wiesz, no podpisałeś to, Bogdan, się pod tym terminarzem. Bogdan, tak mówiąc, wiesz, no szczerze mówiąc, wielu powątpiewało w to, bo na przykład biorąc teraz Bartka Kurka, tak, żeby on tak na treningach grał, tak w meczu grał, jak na treningach się prezentuje. Zagra w końcu? Zagrał. Nie, zgoda. Uciszył. Więc bądźmy dobrej myśli, dobra, nie poruszajmy się na takie malkontentstwo, żeby nie, ale ja właśnie mówię, no gdzie tu jest koncentracja, czas, żeby dać komuś na dojście do tej swojej fizyki, zgrania się zespołu, odczytania hali i takiego zjednoczenia, kibice, zawodnicy, no nie ma kiedy. No znowu. No Bogdan, no to są... terminarz jest przygotowany przez władze ligi, tak dostaliśmy. Była
było jedno zalecenie, które nie wiem, czy aż w takim stopniu powinno zostać zrealizowane, ale jak widać po tym terminarzu mogło być wzięte zbyt dosłownie, żeby troszeczkę skoncentrować fazę zasadniczą po to, żeby rozciągnąć fazę playoff. I chyba z tego, co widziałem, to ta faza playoff jest trochę rozciągnięta w czasie, będzie celebrowanie tych meczów mistrzowskich. Bartek, ale tu nie bierzemy pod uwagę, że my mamy w listopadzie klubowe Mistrzostwa Świata. A niektórzy grają. Tak samo jak Ukraina. I zaczyna się Liga Mistrzów. Mhm. I później powypadają terminy i trzeba będzie to znowu gdzieś wsadzić i to może będzie trzeba wsadzić w tą sferę, gdzie miało być luźniej. No znowu nas czeka naprawdę pogoń za lisem. Taki dostaliśmy terminarz, takim będziemy grać. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Bogdan, no tego nie zmienię już w tym momencie. Czy ta liga, no jak sam wspomniałeś, na rynku transferowym, no dawno nie było takiego zamieszania, dawno nie było takich transferów, że poważni siatkarze wracają lub przychodzą do plus ligi i naprawdę spodziewamy się, że no w końcu przestaniemy narzekać, że hale pustoszeją. No właśnie, właśnie przestańmy narzekać. Dobra, tylko się cieszmy tym co jest, tym co posiadamy. Starajmy się właśnie wspierać, tak, ja zawsze to powtarzam, wspierajmy w tych trudniejszych chwilach, bo trudniejsze chwile oczywiście się zdarzą, ale cieszmy się, no, skończmy z tym krytykanstwem na każdym kroku, no jakieś niedociągnięcia się zdarzają, no, nie wiem, pół terminarza, coś się przesunie, coś się wydarzy, dobra, będziemy reagować, tutaj nikt nie jest nieomylny, każdy chce dobrze dla tej, i powiedzieliśmy sobie wspólnie, wykorzystajmy ten fakt reprezentacyjny, żeby to przenieść na kanwę ligową i jak wczoraj, nawet z ciekawości, powiem szczerze, popatrzyłem się jak, bo tam w Szczecinie było średnie zainteresowanie, tak, w zeszłym sezonie. Wczoraj sobie z ciekawości wszedłem na plan hali przed meczem z Gdańskiem. No to jest tam hala, no tam boki jeszcze oczywiście do pracy, ale te główne trybuny, to tam ciężko już o miejsce. I dobrze, i właśnie o to chodzi. I robią swoje, tylko nie dobrze, tylko widzisz, to malkontentstwo, to narzekanie, to ja od razu przenoszę na Mistrzostwa Świata. No słuchaj, no nie było osoby, która nie krytykowałaby terminarza tych Mistrzostw Świata. Że, no słuchaj, w ostatniej fazie, tak jak Polacy, no grać 4 mecze dzień po dniu, Bartek, to jest robota dla walca, albo dla diesla, a nie dla człowieka. Terminarz i sama formuła rozgrywania Mistrzostw Świata jest zupełnie dla mnie fatalna. Trzeba sobie o tym powiedzieć. Ja by to było jasne i przejrzyste. Jak mantrę dosłownie powtarzam każdego roku. Stwórzmy właśnie jasne, przejrzyste zasady, transparentne, niezmienne. To najmniej na 4 lata do przodu. Na 4 lata do... I wtedy na tym budujmy. Masz gościa, o którym powiedziałeś, że jest wizjonerem siatkówki za tydzień. To jest, myślę, odpowiednia osoba, żeby odpowiedziała na nurtujące się pytania. Co do samej ligi, ja tutaj ze swojej strony gwarantuję, że będę cisnął i prosił o odkreślenie kolejnych punktów z tego maila sprzed 2 lat, który gdzieś tam napisałem. I który ja mam. Który gdzieś tam powoli jest realizowany i mam nadzieję, że przyspieszy. Z wielkimi nadziejami, tak jak powiedziałeś, tak jak ty czekałeś na program w Radiu Centrum w ostatni wtorek przed startem ligi, tak ja nie, ja powiem, ja odpocząłem od siatkówki przez ten czas, skupiłem się bardziej na piłce nożnej i na turystyce rowerowej i naprawdę z wielką przyjemnością pojadę do Zawiercia, tym bardziej, że jestem pewien, że tam w Zawierciu od razu będzie ten kibicowski strzał w czaszkę. Bardzo dobrze. Oni tam naprawdę pod tym względem prezentacje zawodników przed ligą i w ogóle cała oprawa w Zawierciu to jest nowa krew w naszej lidze. Bardzo dobrze i liczę, że tak samo w ślad za tym sukcesem wykreuje się stocznia. Już wczoraj przeczytałem, że Marek Magiera będzie prowadził oprawę na meczach domowych wszystkich. No bo Kułaga jest ze Szczecina. No przecież ja go spotkałem na naszych ligowych meczach, on na bębenkach i na tym, on robi całą oprawę w Szczecinie już chyba od 2 lat, odkąd jest Espadon był.
to Grzesiek Kułaga tam prowadził doping. No to, to teraz dołączy do niego Marek, jest to prawdopodobnie, może nie na każdym meczu. No dobra, no. Zobaczmy, ale o to chodzi. No także dobrze, że są takie kluby. To nie jest tak, że Asseco Resave z niedoścignionym wzortem Sevr. Nie, no właśnie nie. I się chcemy uczyć od innych, chcemy wyciągać to, co ma najlepsze tref, chcemy popatrzeć się, czym zaskakuje Zawiercie. Też liczę na naszych kibiców, że też... A ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby się wszyscy wszystkiego od nas uczyli. Nie mam absolutnie niczego, chociaż kibice wszędzie podkreślają, że naprawdę, Bartek, to jest inna sytuacja, kiedy startujesz od zera, tak jak startuje klub kibica w Zawierciu, a tyle lat tworzone struktury, 14 lat tworzona struktura klubu kibica i wnieść się na szczyt jest bardzo łatwo, ale utrzymać się na tym szczycie to jest naprawdę prawdziwe mistrzostwo. Wiesz, no, nie wiem czy wiesz, ale tam gdzieś kończę taką swoją książkę o zarządzaniu w sporcie i dzięki pomocy iluś nam osób, również tam Przemka Cyrulika, ale też Darka Dąbrowskiego, poprosiły mnie o przesłanie takich zdjęć troszeczkę historycznych i właśnie to, o czym ty mówisz, jak na tych zdjęciach, bo Darek ma to fantastycznie udokumentowane, tak rok po roku, wielkie oprawy, małe oprawy, wyjazdy, wszystko w osobnych katalogach, no przygotował mi taką piękną płytę, z której można korzystać wiele i było właśnie widać, jak ta Stal się hartowała po kolei każdego roku, doszła do pewnego poziomu i tego poziomu się trzyma. Także... A ja ci powiem, że ja z tego czasu to jeszcze pamiętam innego. Integracja, a widać, tam byłeś na zdjęciach. Integracja z zespołem polegała na tym, że oczywiście, no wszystko bierzemy pod uwagę, że wszyscy się wtedy uczyli, ale takich spotkań, jak jedliśmy w Słoneczko przy drodze, gdzie jedliśmy my kibice i jadła drużyna prowadzona wtedy przez Janka Sucha, to ja tych spotkań nie zapomnę. Takie spotkanie, jedno to było, pamiętasz, jak zdobyliśmy brązowy medal, wracaliśmy z Częstochowy, zaprosiłeś tam dwa autokary kibiców na stację benzynową, kazałeś się zamknąć i byliśmy tylko my i zawodnicy. No nie, no to no, powoli coś takiego się dzieje. No, w Finlandii poszliśmy na wspólną kolację. Tak. We Lwowie inauguracja w tym roku. Z kibicami, kolacja. Jest to, bo to chodzi o to, żeby to nie było wymuszone, że znowu musimy spędzić zawodników właśnie, specjalnie, właśnie... jak do galerii, ubrać ich w koszulki firmowe, w dżinsy i oni oni tak stoją i patrzą, o niech się to już skończy. A na takich spotkaniach właśnie, te, które wymieniłeś, to jest to, jak w Kielnarowej się to wszystko odbywa. Tam nie przyjeżdżają chłopaki z musu. Oni tam przyjeżdżają z rodzinami, jeden jest godzinę, drugi jest dwie godziny, trzeci czasami jest północy. Tak jak i ty zresztą. No ja do północy. No. Godzina 14:45, sobota, Resowia, Zawiercie, serdecznie zapraszam. Bezpośrednia relacja na antenie Radia Centrum, a dziś to już wszystko, dziękuję. Robert, 6 minut, bez przesady, żebyśmy w tym sezonie mieli tylko takie opóźnienia. Wczoraj napisałem do prezesa Barana z Zawiercia, że się widzimy, czy się widzimy w sobotę i oczywiście, że już czeka w progu, no to mu odpisałem, że musi mieć bardzo interesujący próg, skoro już na nim czeka, więc spodziewajmy się ciepłego przyjęcia. Także widzimy się w sobotę i kibicujmy naszym. Tak jest, kibicujmy naszym i zacznijmy od... Miejmy wejście Smoka w tą ligę. Bogdan Smola. Bartosz Górski, dziękuję bardzo. Robert Szwajca. Słuchajcie sportowych relacji na antenie Radio Centrum.